Jeszcze do wygrania za pierwsze miejsce jest 700 euro, za drugie miejsce natomiast to jest 200 euro. Miejsca 3 i 4 są premiowane nagrodą rzędu 50 euro, co mi osobiście też by w 100% wystarczyło. Naszymi graczami są, jak już wy to najprawdopodobniej widzicie, druzy, jak cię dorwę na tej imprezie, to ci tego nie wybaczę, tej klawiatury. Klawiatura odmawia mi posłuszeństwa i nie mogę za bardzo nic ustawić. O, zadziałała. Przepraszam najmocniej, że tak tutaj krzyczę na Druzila. No i jakże zawsze miło. Po prawej stronie jest Torzeń, po lewej stronie natomiast mamy Stefano i ja mam też idealnie ustawione, idealnie ustawiony podgląd na tych graczy. Tutaj są jest pięknie, idealnie ustawione. Nie wiem, czy oni tam gadają w ogóle. Niech Stefano, jak może, niech pozdrowi tam Tarsona, bo w tym samym prochausie aktualnie siedzą we Francji. Tak więc Tarson gra, szaleje, podobno ma pod koniec tygodnia ruszyć jego stream. Tak samo jak nowa wersja, tak samo jak NetWars 2.0, zawsze na weekend, a stream Tarsona pod koniec tygodnia. Mama to Antigua Shipyard i co nam Stefano ciekawego pokaże, to ja nie mam najmniejszego pojęcia, bo ja po prostu tego gracza nie ogarniam, co on może zagrać. Jest naprawdę bardzo mocny, aktualnie jest w formie, to jest bestia, to jest potwór tak naprawdę zergowski, który się niczego nie boi. Jego ilość wygranych przeciwko Manie to jest 40 chyba 9 do 3. Do trzech przegranych przeciwko Manie, więc sami słyszycie doskonale, jak to wygląda, jaki to jest gracz. Ale to oczywiście jest Teran Torzeń, gracz ze Szwecji. I Torzeń grzecznie prosi, przestań, oni się wszyscy chyba lubią i znają. Teraz Stefano mówi, że sobie go away, sorry, go away, you better. Nie, jednak Stefano nie można trzymać go za słowo, tak to jest z tymi Francuzami. Pojechał jednak tutaj się poznęcać nad kimś, da radę kogoś zabić? Nikogo nie chce zabijać. Widzimy, że Torzeń nie robi wallina. Może to oznaczać, że będzie chciał dosyć, no nie wiem, co będzie to oznaczać, może to, że będzie chciał szybkiego expa zrobić po jednej tylko i wyłącznie. No tak na to wyglądało. Będzie tutaj, będzie wallin? Nie będzie wallin. Robi normalnego wallina. Stefano mówi, bądź miły, jeżeli nie chcesz, żeby to się skończyło 3-0, 2-0 dokładnie, a jak się dobrze pewnie czuję. To takie gry psychologiczne też się przydają. Wszyscy gracze wiedzą, że Stefano nie wolno lekceważyć, bo jak się wkurzy, to dopiero będzie zabawa. No i co tutaj mamy? Mamy Command Center, będziemy mieli więc szybką ekspansję ze strony Terana. Zerk już kończył, już się dokładnie skończyła, robi się jego ekspansja i w tym momencie już pierwsze dronki wybierają minerały. Na Orbital Command Center dopiero jest pauza. Hej, ho. Sound bug? No i jest już. No dobra, mamy faktorkiem, mamy Command Center, więc otwarcie to będzie Helion Expand ze strony Terana. Nie pamiętam, kiedy widziałem coś innego, ile to nie był cheez na zerga. Zawsze są heliony na początku, chyba że ktoś po prostu cheezuje, chce zagrać jakiś ładny serek albo olina, a tak to po prostu zaczyna od Command Center i helionów. Różnie to bywa, czy Command Center jest zbudowany od razu tam na miejscu, czy dopiero ma przelecieć. Tak naprawdę zerg do końca nie wiedział, co tu będzie. Zobaczył, że jest gaz, mógł podejrzewać, że nie do końca to będzie szybka ekspansja, ale sami widzicie, jak to wygląda. Zerlingi zaraz podbiegną i byłoby śmiesznie, gdyby dało radę się dostać do środka, ale faktorka jednak wyląduje. Ląduj, 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 wylądowała. Ale fuksiaś z tego zerlinga. 1 HP na tym lingu. To jest naprawdę szczęśliwy. Wróci do domu i opowie, jak był tak bliski śmierci. Nie wróci do domu. Niestety nie będzie miał tego komfortu. Co my tutaj mamy? Czy będziemy mieli jakieś zabezpieczenie tej rampy? To jest bardzo łatwo zabezpieczyć. Wystarczy jednego oczywiście jeden creep tumor tu wystarczy postawić. Creep ładnie, pięknie się aż do samej rampy rozprzesiewa. Potem jeden spine, tutaj na przykład Evolution Chamber. I ciężko jest, że no ciężką sytuację ma Teran. Nie da rady wbić się oczywiście helionami
Zbyt ciężka sytuacja. Dwa chyliony podjechały i się wycofały. Podjechały i się wycofały. Sprawdzają, gdzie jest ten klip. Nic tutaj nie widzą. No i wycofują się teraz Roachy ze strony Stefano, więc Roachami on... Często chyba Roachami lubi grać. Widziałem go dwa razy, jak Roachami pojechał Manę. Zobaczymy, czy wyjdzie mu to samo na Zerg, na Terana. Roachy i Banelingness do tego wszystkiego. Więc bardzo mocna armia, tak naprawdę ciężko będzie Thorzenowi cokolwiek zrobić z tym, posiadając tylko i wyłącznie Heliony. Nawet jeżeli tych Helionów byłoby z 6-7, aktualnie będzie 6, to i tak wystarczą ze 4 Roachy i Zerling jednak nie dobiegnie i nie opowie, co się działo. To z 4 Roachy w 100% wystarczą, żeby te wszystkie Heliony przegonić, żeby one nie kombinowały, co się tutaj dzieje. Nie lubię, jak ja nie lubię tego dodatkowego supply depot, zawsze się mylę, że ktoś coś tam może próbować atakować. No już są to te Roachy, nawet większej ilości, 4, 6, dokładnie to ich jest teraz 10 Roachy, trochę Zerlingów. Te Heliony naprawdę muszą się teraz ewakuować, a Stefano potrzebuje bunkrów i to w większej ilości. Jest jeden bunkier przy... Command Center, nie na rampie, przy Command Center będzie starał się tutaj obronić, nie wiem co to było, będzie chciał się tutaj obronić po prostu dużo tych Helionów, naprawdę dużo tych Helionów w tym momencie, mamy jeden czołg w drodze. I same Heliony. Czołki, Heliony, no, Banelingi do tego wszystkiego. Nie jestem pewny, czy to jest dobra decyzja ze strony Thorzeina. Te Roachy rozwalą to naprawdę, te Heliony bez większych problemów. Ich aktualnie jest, zobaczmy jak to wygląda. 13 do... Ile tych Roachy? Do 12. Tu nie ma większych szans. Zerlingi podbiegają, Banelingi czekają. Chcą się tutaj wybić w coś. No i co będą teraz robić Bane? Na czym będą wybuchać? Rozwaliły bunkier, rozwaliły Marinesów. Rozwalają też ich Heliony. No i teraz widzimy, jak Stefano wbija się przeciwnikowi do bazy. Już jest pytanie, już ktoś od razu mówi, że następna mapa to Shakuras. No, też mi się tak wydaje. Jeszcze tutaj Stefano został wpuszczony. Supply Depot nie zostało podniesione. No i widzimy, jak to wygląda. Wbija się teraz Stefano do bazy przeciwnika. Jeszcze tutaj Banelingi pójdą na pierwszy ogień. Coś się przycięło. Chyba... Jakieś lagi są, no i widzimy doskonale, tu już nie ma, przebacz, ilość straconych tych harvesterów 20 do 0. Mimo, że tu jeszcze nie wykończy przeciwnika tak naprawdę Stefano, troszeczkę mu zabraknie. No ale zobaczmy, co to jest kolejna fala, tym razem są to Zerlingi, nadbiegają. O, co za klawiatura. Stefano ma swoje Zerlingi, zmieni może je w Bane. Widzimy, że dopiero jest Ler w 11 minucie. Ler jest budowana i Empire Zerk laguje. LOL. Więc to nie ja lagowałem. Uff, świetnie. A jak podoba wam się jakość, naprawiłem w końcu. LTE naprawiłem. Jestem z siebie zadowolony. A to mogę popatrzeć przy okazji. Stefano, widzę, to niezłe żarty sobie lubi tutaj odstawiać. Będziemy chyba na serwerze amerykańskim siedzieć za chwilę. Jak może naprawić LTE? Można. Miałem z tym problemy, ale udało się to zrobić. Dobre ustawienia. W ogóle nie uznali mi z plusa, nie uznali mi... Czego mi nie uznali? Czegoś mi nie uznali. No i zaraz Empire Zerg wyleci. Zaraz bity, bo... Battle.net! Battle.net. Nie uznali mi reklamacji. Przez tydzień gadali mi, że mam z żarłem cały transfer LT. A się okazało, że... okazało się, mówili, że to co internet dostałem takie piękne pismo na zasadzie Ctrl-C, Ctrl-V, tylko moje imię i nazwisko dali, że nie uznają reklamacji, że takie z internetem już czasami nie ma. Pytanie, dlaczego jest 10 osób w grze? Good question. I kolejna osoba zostanie wywalona.
No i dobra, kolejne osoby, dwie nawet zostały dwie nawet poleciały sobie. Ja nie lagowałem, ja jestem z siebie szczęśliwy, jestem dumny z siebie, że nie lagowałem w żaden sposób. No już wracamy do gry, teraz Helion próbuje się dostać do środka, musi spróbować coś zrobić tutaj Torzeń, na przykład ekonomię przyjmka rozwalić, ale Zerlingi właśnie sobie wpadły, no Boże, jedyny wy... Mr. Kasper, bardzo mała osoby, które się wbiły na tą grę ode mnie, czy wy sobie żarty robicie, bądźcie poważni, macie streama do oglądania tego. To naprawdę nie jest poważne z waszej strony, od razu tutaj mówię szczerze, co o tym wszystkim myślę. Naprawdę, osoby, które mają, po prostu będę wyrzucał takie osoby ze znajomych, bo to nie ma takiej możliwości, nie podoba mi się to, to jest po prostu nie fair i nie w porządku, żeby wykorzystywać takie sytuacje. No ale dobra, zdenerwowałem się, mamy już zerlingi, które tutaj obgryzają Heliony. Próbuje jeszcze tutaj walczyć Torzeń, udało mu się wybronić, ale ile tych zabitych workerów? 38 do 3, siege tanki. Ostrzeliwują Roach'e, przepraszam, się zdenerwowałem i zagadałem. No Stefano cały czas naciska na przeciwnika, cały czas go atakuje, widzimy różnicę w dochodzie. 62 do 36, 61 do 36, tu jeszcze gdzieś te Roach'e z tyłu się trzymają. Orbital Command oczywiście nie będzie, tutaj problem zostanie naprawiony, ale Roach'e od tyłu mogą podejść. Stefano, Torzeń posiada tylko dwa czołgi, jeżeli będzie chciał tutaj coś bronić, no to będzie musiał je podnieść, jak je podniesie, no to wtedy mogą one paść łupem. Oczywiście tych Roach'y, a widzimy, że jest już Spire w drodze. Nie poddaje się ten teren. Teraz już bardzo dobrze będzie rozstawiony czołg. Da radę tutaj ostrzeliwać Zerga bez większych problemów. I jeszcze z dwie salwy by się tutaj przydało. Jeszcze coś próbuje tutaj Stefano tyłem przejść. Daje radę naprawdę na długi moment, długi okres czasu był w stanie przyblokować linię minerałów. Nie wydobywał nic Torzeń, bez tych mułów byłoby już naprawdę po zabawie, ale widzimy cały czas różnicę w supply, jest to 105 do 77, jeszcze mutaliski są w drodze, tak więc mutaliski co one zrobią? One wlecą oczywiście na 100% w linię minerałów i zobaczcie totalną rzeź, nie podejrzewa Torzeń tego, że będzie latał przeciwnik, nie widzę, żeby nawet miał, nie ma możliwości wybudowania żadnej wieżyczki, bo nie ma engineering bay. Widzimy, że jest ekspansja przyjmowana, Zerlingi z przodu będą atakować, gdzie są mutaliski? 7 mutalisków już w drodze i chyba będzie, myślałem, że to będzie jakiś drop. Drop by się przydał ze strony Torzeina, bez dropów on tutaj, jeżeli chce wrócić do gry, musi zrobić jakiegoś dropa, ale żeby zrobić dropa potrzebuje coś latającego, aktualnie nie ma nawet jednego starportu, więc nic nie zrobi. Czołgi za chwilę wyjdą, będą tutaj się szykowały do ataku, będzie ostateczny push ze strony Torzeina, albo mu się uda, albo to przegra, no i w tym momencie widzimy, co robią Zerlingi. Zerlingi podbiegają do Marińców, wszystkie Marińcy zostaną zaraz ze żarty, co z tego, że reszta armii padnie. Najważniejsze jest to, żeby Marińcy padły, to jest podstawowy cel w tym momencie, bo za chwilę gdzieś tu będą mutaliski, już pierwsze mutale wyleciały, no i teraz to będzie bardzo drogo Torzeina kosztowało. Zostawił te czołgi, tylko trzech Marińców, oni sobie nie poradzą i jest GG. A ja w tym momencie wyrzucam osoby, które się dostały przeze mnie do lobby, bo wy jesteście, przepraszam was najmocniej, niepoważni. Jest zaproszenie. No i zobaczmy, czy będą wyrzucać graczy, czy też nie. Znam ten ból, kiedy się jest streamerem i wyrzucam mecz.
Aktualny wynik, jak sami widzieliście, 1 do 0 dla Stefano. No i dobra, no i już lecimy. Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Emil z kanałem StarCraft. Część osób może się zastanawiać, dlaczego ja się tutaj tak przedstawiam cały czas klawiatura! Przepraszam was, najmocniej zamorduję kogoś na najbliższym lanie, bo wiem, że on tam będzie. Więc mamy mouse Torzeina po lewej stronie, po prawej stronie. Natomiast mamy Stefano. Aktualny wynik to jest 1 do 0 dla Stefano. Tak to może wszystko wyglądać. I jeżeli Stefano wygra teraz, będzie gładkie 2-0 dla niego. Jest good luck, have fun, Markus. Jeszcze po imieniu sobie Ilias Auto. No proszę bardzo, jak Stefano ma na imię i nazwisko najwidoczniej. Nawet o tym nie wiedziałem, że tak się ten gracz nazywa. Millennium kontra Mouse, dwa francuskie teamy swoją drogą. Mapa to Shakuras Plateau, dobra mapa dla Zerga, chociaż dla tego Zerga nie wiem, czy jest zła mapa. Dobre ułożenie jest w tym momencie dla Terana, z tego względu, że dropy jak najbardziej i mile widziane. Zerg natomiast szybko podleci i zobaczy, gdzie jest jego... No dobra, szybko to jest pojęcie względne w tym wypadku, ale podleci i zobaczy, co się tutaj takiego ciekawego może dziać. Z pewną prędkością podleci i zobaczy, co się tutaj może ciekawego dziać. Mamy... Supply Depot, mamy też, proszę bardzo, baraki w bardzo ciekawym miejscu, usposobieniu ze strony Mouse Torzeina. Ja nie wiem, dlaczego on to tutaj stawia, naprawdę nie wiem dlaczego, no wiem, chodzi o to, żeby dronka, która przyjedzie i będzie bardzo wredna, nie dała rady tutaj za bardzo zaatakować tych baraków, żeby nie musiał Torzein tracić na przykład minerałów, albo po prostu chce sobie szpanować. Jest już ekspansja ze strony Stefano, jeżeli Teran pójdzie w szybką ekspansję, tak samo też zrobi Stefano, zrobi double expand i będziemy tutaj mieli jeszcze jednego expa. W tym czasie zobaczmy, co się dzieje, Overlord podlatuje i już zobaczył co, gdzie, jak, kiedy, po co i dlaczego. Obiecałem być profesjonalny, nie będę podgryzał tej reszki Twixa, to dopiero w przerwie wypatrzy. Klawiatura mi się zacięła. Mogę jakąś klawiaturę fajną na sprzedaż. No i już baraki podlatują, będzie lądował teraz sobie Torzeń. Nie powiem, żeby mi się podobało to, co on teraz robi. Traci przez dłuższy moment możliwość produkcji jakichkolwiek jednostek. Trochę to potrwa, zanim tutaj przyleci. Owszem, SCV-ka czuje się bezpieczna, dronka nic tutaj złego nie zrobi. Ale nie jestem fanem po prostu takiej zagrywki. Ale każdy ma jakiegoś swojego hopla i próbuje tak robić. Widzimy, że Torzeń będzie szedł w szybką ekspansję po jednym raksie. Tak samo jak i ostatnim razem. Teraz troszeczkę łatwiej, szybciej doleci do tego expa niż w poprzedniej grze. Ciekawe, co zagra nam Stefano. Stefano zbiera na razie minerał, czy przy setce się zatrzyma i postawi metabolic boost i będzie samymi zerlingami próbował kontrolować środek mapy, czy też nie. Poczekajmy do tej setki. Kiedy będziemy mieli setkę, czy może pójdzie w roacze. Stefano, co ty nam tutaj kombinujesz? Na razie, z tego co widzimy, bardzo opóźnione królowe to są naprawdę. Te oba queeny są dosyć mocno opóźnione, jest to minerałów. Zanim pierwsze larwy zostaną dorzucone, widzimy, że jest jeden spinecrawler. Przyda się tutaj do właśnie zabezpieczenia. Wie Stefano, że trochę to potrwa, zanim będziemy miał tutaj jakieś jednostki. Już jest pierwszy larva injection i kolejny również jest. Jak wygląda APM? To mnie zastanawia w tym momencie. Dosyć spokojnie. Widzimy 88 do 75. Jeżeli wygra teraz Stefano, to czeka nas Teran kontra Zerg w finale. Koreański Teran kontra francuski Zerg. To może być bardzo nawet ciekawy mecz. Czy ja dobrze widzę, czy w tym momencie Torzeń podwójne command center stawia? Ja dobrze widzę. Podwójne command center to już jest Orbital Command w drodze.
Ciekawe, czy będzie produkował na razie tylko z jednego SCV, tutaj, żeby szybciej zapełnić linię minerałów, czy od razu postanowi przelecieć i wylądować na linii, no, na tej ekspansji. Jeżeli tak, nie wiem, w jaki sposób będzie on się po prostu bronił. Będzie musiał szybko ustawić po prostu plan Terraforce innego sensu. No i nie widzę po prostu innej możliwości wybronienia dwóch ekspansji na tak wczesnym, w tak wczesnej fazie gry. Heliony już wyjeżdżają tutaj, żeby przypalić, co się oczywiście da. Zerling w ostatniej chwili dostał skrzydełka, dostał skrzydeł i odleciał przed tym Helionem. Jeden tutaj Spine bez problemu wystarczy, wyciągnął swoją szyję, walnął Heliona w tył, no i musiał się teraz wycofać Torzein. Co my tutaj będziemy mieli? Jest Overlord pilnujący, jest kolejny, który poleci gdzieś, żeby żaden drop nie mógł szybko przylecieć, no i co się stanie z tą ekspansją? Jest Command Center zmieniany w Orbitala. Możliwe, że będzie to wykorzystywane, jak już powiedziałem, do samej produkcji SCV-ek. To jest raz. A dwa, do oczywiście zrzucania mułów, żeby zwiększyć swój dochód ze stron dochód. Jak wszyscy wiemy, muły to istna imba. Jak tak ktoś mówi, kiedyś mówiłem, że nie ma imba, teraz po prostu będę mówił na wszystko, że jest imba. Tak, od tak sobie po prostu dla żartów i dla zabawy. Jest ekspansja ze strony Stefano, Ninja Expand, jak ja to nazywam, troszeczkę ukryta. Jeżeli Terran by podjechał i zobaczył, czy on podjechał, chyba podjechał i zobaczył, że tutaj nic nie ma. Klawiatura. O, puściło, dobra. Coś mi się, słuchajcie, przyciski w klawiaturze mi się totalnie blokują, nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Mamy Heliony, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Helionów już jest, będą chciały wbić się tutaj do bazy, możliwe, żeby to wystarczyło, jest Banshee w drodze, co na to ma, natomiast Stefano, ma Ler w drodze, ma Baneling Nest w drodze, no i bądźmy szczerzy, te Banshee jak wyskoczy, gdyby było podwójne, byłoby bardzo niebezpieczne, podjechał Torzej, nie widzi, co się dzieje, coś tam podleciało, Banshee próbuje harasować, zabiło pięć jednostek, nie słyszę żadnych dźwięków niestety i nie zauważył tego, jak na dole, ale Stefano miał teraz fajny pomysł, żeby postawić tam ekspansję. On teraz Torzeń zastanawia się, co ten Stefek kombinuje, co on tam może ciekawego robić. No, dwa tej Banshee chciał trochę poharasować. Co on może kombinować? Skoro siedzi tylko na dwóch bazach, to znaczy, że tworzy jakąś armię. Ale z drugiej strony podleciałem sobie tutaj, zobaczyłem, na razie jest tylko Ler i kolejna haczerka. Coś mi tu nie pasuje i w tym momencie Torzeniowi powinno się zaświecić takie szwedzkie światełko kupione w Ikei, żeby pojechał i zobaczył, co się tam może dziać. Ale ileż Helionów teraz wjeżdża, wszystkie Bane'y zostały tutaj rozwalone. No i co teraz? Nie rusza się Stefano. Jeszcze Spinecrawler się trzyma i od tyłu będzie chciał Torzeń podjechać. Nic z ekonomii tak naprawdę na razie nie uszczypnął, nic nie przypalił. 8 harwesterów zabitych, ale wcześniej była piątka. W międzyczasie podwójne Banshee wlatuje w linię minerałów. Tam jest już rzeź SF dronki. Ruszyły na chwilę do ataku, a widzimy, co się do ataku, do ucieczki tak naprawdę się rzuciły. W tym miejscu stoi teraz Torzeń, gdyby użył swoich jednostek, podleciał tutaj, gdzie jest to Banshee. Banshee jedno i drugie podlatuje. Za chwilę królowe będą obrywać. Tutaj była transfuzja, ale już nie ma energii na więcej transfuzji. Kolejna królowa za chwilę zostanie zabita. Jest jeden sporkoler gdzieś budowany. Widzimy, że jest też tor w drodze, ale to jest tor oczywiście dla Terrana. Tutaj armia podbiega, Zerlingi idą na odsiecz, po prostu na odsiecz, idą na rzeź, a Banshee robią swoją 17-18, no i teraz Spawning Pool obrywa, ale co jest ważne, tutaj jest miejsce, gdzie wydobywają przeciw, nie podniósł Torzeń do, w odpowiednim momencie Supply Depot, parę Zerlingów się dostało do środka, ale on ma ewidentną, wielką nawet przewagę, uwaga, rozwalić trzeba tego, królowa się pojawiła, no i nie padnie Spawning Pool, Spawning Pool się utrzyma. Ale ten atak, ten haras był naprawdę przydatny, 24-15, ale nie wie Stefano, nie wie Torzeń, że Stefano tu ma coś takiego, trzyma się ta ekspansja, nie wygląda to więc tak bardzo, bardzo źle, owszem, oberwał po ekonomii, ale różnica to jest 59 do 75, to jest tylko 16 dronek tak naprawdę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Torzeń właśnie przejął w tym momencie swojego expa. Czołg rozstawiony, nie ma jeszcze oczywiście Siege Techa, przydałby się niebieski płomień. No i co my tutaj widzimy? Widzimy chyba doskonale, że Terran idzie po prostu w full mecha. Coś, na co w tym momencie jeszcze Stefano nie ma odpowiedzi, ma dopiero w drodze Infestation Pit, ma Roach'e.
Więc będzie musiał jeszcze tutaj trochę Stefano przeczekać i jeżeli w odpowiednim momencie dobry timing będzie miał Thorsen, pozbędzie się przeciwnika. No i teraz sprawdza i sprawdzi idealnie Thorsen, co się dzieje. No i na pewno zaatakuje tutaj. Blue Flame by się przydał zrobić wrzutę z Blue Flame'em. Jest na razie jeden tylko Helion. On tutaj oczekuje na coś więcej. Kolejne Heliony, cztery Heliony. Jeszcze Blue Flame'a nie ma, ale są już dwa Roche w idealnym momencie. To Roche wyjechały, teraz próbuje uciekać. Thorsen zostało to zauważone. No i teraz Heliony uciekają. Tam należałoby Banshee wysłać do zadań specjalnych. One by swoje zrobiły, Heliony będą myślały, co by tutaj porobić, a ja tu widzę, że coś szybko lata, a to coś szybko latające to jest oczywiście Banshee, tu nie ma co nawet próbować wlecieć, bo nie da rady. No zobaczmy, Roche 1-0, 0-1, jeżeli chodzi o 1-0, jeżeli chodzi o upgrade'y, Uterana jest 0-1. A tutaj jeszcze Viking polatał, żeby pozbyć się jakoś Overlord, żeby przeciwnik nie wiedział, co się dzieje, gdzie jest to Banshee, gdzie ono jest. Viking trochę tej krąży. No i teraz uwaga, Heliony wpadły bezpośrednio pod Roche. Dobry ostrzał ze strony Millennium Stefano. No i świetnie, te parę Helionów oberwało. Mamy jednak aż 4 tory. 4 tory to jest potężna armia. Jeżeli jeszcze zostaną wrzucane w międzyczasie muły do naprawy, będzie miał z tym problem. Stefano będzie musiał po prostu atakować w tym momencie przeciwnika. Będzie musiał targetować oczywiście te muły. Plus 2 do ataku dla jednostek dziabiących, a my widzimy, że tutaj pojawiają się też pierwsze wieżyczki. Na wszelki wypadek, gdyby miało się pojawić jakieś zakopane infestory, to wtedy wieżyczka od razu to wykryje, a dwa, gdyby jakimś cudem mutaliski miało się gdzieś tutaj pojawić. No, mi by się tu przydał drop. Jeden mały drop. Ma możliwości dropa, czy nie ma możliwości? No ma przecież możliwości dropa. Wystarczy jeden medivac pełny jednostek, pełnych Helionów i tam byłoby ładny barbecue. Czołgi rozstawione dosyć ciekawie. Zastanawiam się, czy nie byłoby dobrze gdzieś tutaj postawić. Zaraz skończy robić się wieżyczka i zauważy. Zauważył już Thorsen, że Stefano na dole czeka. Ładnie teraz podzielił swoją armię. Tutaj zostały rzucone jajeczka i teraz próbuje otoczyć. Ładnie podchodzi z tyłu przeciwnika. Jednak czołgi są naprawdę dobrze rozstawione. Czy to wszystko wystarczy? No te czołgi nie są do końca rozstawione. Tu mamy u góry jak zawsze jeden czołg, który się w miarę trzyma. Heliony przypiekają teraz. Infestory wybronił się teraz Thorsen, ale Stefano już tutaj czeka. Thorsen ma duże nadwyżki, 1500 minerałów to naprawdę jest w tym momencie dosyć dużo. Za dużo powinien coś z tym robić, ale on kontroluje ładnie tutaj połowę mapy, ma ten map control. Dzięki tej wieżyczce, nawet jeżeli nie przyjął żadnej zelnagi, przeciwnik się na nie prześliznie dołem w żaden sposób. A ja tu proszę się aż o dropa, naprawdę drop, albo wysłać to Banshee, które gdzieś tutaj krążyło. No, żeby zrobiło co należy. Nie mogę sprawdzić jednostek straconych. Tutaj może zaraz zobaczymy units lost. Coś w tym stylu. No, zobaczmy teraz limity. No nie mogę. Po prostu klawiatura mi się w jakiś dziwny sposób przyblokowała. Jednostki muszą, produkcja musi zostać w takim o, jest! 24 do 2 dokładnie. A tu proszę bardzo, baraki pilnują, co się dzieje. Kiedy przechodzi ta armia. No i jeszcze, ale bardzo fajne tutaj zostały wrzucone. Jeden infestet terrain zostali wrzucony, jeden czołg zostanie rozwalony. Tak też jest. Roche próbują się tutaj jakoś bokiem przedostać. No i dają radę, za chwilę wpadną w linię minerałów. I pięknie zajmują pojedyncze SCV-ki. Tutaj armia Zerga cały czas czeka. Heliony podbiegają, Roche próbują zajmować te Heliony, ale z tyłu jest jeden tor, 2-2, jeżeli chodzi, znaczy 2 do ataku jednostek fabrycznych, do obrony na razie nic nie ma, jak on ten moka, widzę, że jest Spire, podwójny Spire, więc będą upgrade, będzie przychodził w co się lata w Greater Spire, więc będzie przechodził teraz Stefano w Broodlordy, bo widzi, że przeciwnik się bardzo mocno tutaj zbunkrował i nie ma możliwości przejścia, kolejne jeszcze wrzucane, nawet jeżeli one szybko giną, to sprawa jest mniej więcej tego rodzaju, że ostrzał przyjacielski czołgów jest. No i teraz rusza Thorsen, jego armia 126 do 65. Czy to wystarczy, Stefano? 52 zerlingi już są w drodze. Klawiatura mi się przydzieła. O, dziękuję bardzo.
No i nic, przerwa chwilowa. Ale co ja mogę połączyć? Jest tutaj coś, jakiś inny problem. A spróbujemy coś jeszcze wykombinować z tą klawiaturą. A ja teraz po angielsku pogadam. Hello, my name is Emil. Emil, the language is Polish. I'm streaming in Polish. I'm streaming this game against Stefano, against Dimaga from MSC Pro Cup. I do know English, but I rather stream in Polish. Sometimes I like to stream in English, but okay, Stefano is paying this guy. You can read everything there is. Dobra, zaczynamy już wszystko. Lecimy z tym dalej. Wielka bitwa tutaj przed nami. Była ta chwilowa pauza. Mam nadzieję, że klawiatura już mi działa jak trzeba po zmianie. Zmieniłem wszystko pięknie, ładnie działa, więc nie trzeba będzie składać ofiary z Druzila. Rusza teraz Thorzein full mechem. Czy da radę pokonać przeciwnika? Widzimy 118 do 111. Dużo tam zerlingów gdzieś czeka. Ej, zaraz chmara lingów ruszyła. Czy te heliony wystarczą, czy też nie? Czołgi ostrzeliwują tutaj też swoje jednostki, też tory. Tylko dwa tory, trzy tory zostały. Czołgi gdzieś tam z tyłu się trzymają. Widzimy, że jest, co jest w produkcji. W produkcji mamy 13 roachy. Parę tych roachy będzie. Czołgi tutaj są potrzebne. Potrzebne byłoby to jakieś wsparcie. Dużo czołgów, mało torów, które poszłyby na pierwszą linię do walki. Górą nie da rady już się na pewno zerk przeżyć, musiał mieć olbrzymią armię. Teraz część czołgów jest po prostu w normalnym, normal mode, a nie siege mode, i rozwalają pierwszą ekspansję. Ma problemy teraz ewidentnie Stefano, i to dosyć mocne. Będzie próbował coś jeszcze zrobić. Tutaj ładne ostrzały są, mamy pierwsze Broodlordy, podlatują gdzieś tam. Na szczęście dla Terana są Wikingi, ale te Broodlordy dadzą radę zdjąć odpowiednią ilość czołgów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czołgów za chwilę zostanie rozwalonych. No dobra, sześć czołgów minus tutaj dwie ekspansje. Czy to wystarczy, żeby wygrał Thorzein, czy też nie? Tutaj się czołgi już zebrały, ewakuowały. Mamy jednego Wikinga, mamy jedną królową. Królowa nawet nic nie atakuje, Wiking szybciej padnie. Coś by się przydało jeszcze ostrzeliwać. Czy te dwa tory wystarczą na to, co tutaj czekają, na cztery Broodlordy? Czeka teraz Thorzein, aż podlecą Wikingi. Podleciała powietrzna kawaleria i ostrzał. I jest well played, 1-1. A Maus jest niemieckie, nie francuskie, oczywiście. Jakieś powiedziałem niemieckie.
I zaczynam kolejny mecz. Ich verstehen aus... Nie, ich kommen aus... Po niemiecku się pyta. Ich kommen aus Polen. And that's all I know from speaking German. I understand a few words, a few sentences in German, but I don't speak German. B3. No i czekam na kolejny mecz. Czas na reklamę. Zaczynamy. Dobra, lecimy z kolejnym meczem. Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Emilska na moją StarCraft. Tak, wiem, wy się tam część z was może zastanawiać, dlaczego ja się tak przedstawiam. Przedstawiam się, ponieważ postanowiłem podzielić się na meczek i wrzucić na YouTube'a naszymi graczami. Są Mausy, Torzeń, natomiast z drugiej strony jest... Ktoś jest Millennium, Stefano Maus, to team niemiecki. Przepraszam za wtopy, powiedziałem francuski. Nie wiem, dlaczego francuski... jest francuski Stefano, to jest Millennium, tak więc odwieczna walka... Odwieczna walka francusko-szwedzko-niemiecko-francuska w tym momencie. Cross position to nie jest, to jest, są powietrzne close spot, jak ja to nazywam, więc górą będzie można przelatywać. Lepsza sytuacja dla Torzeina, jeżeli będzie chciał robić dropy. Gorsza dla Stefano, gdyż będzie musiał naprawdę ładny kawałek się tutaj przebiec, żeby dobrać się do bazy Torzeinowi. No i cóż ten gracz nam pokaże, pozwólcie, że ja tylko sprawdzę. Czy wszystko dobrze ustawione jest, bo aktualny wynik pokazuje troszeczkę nie taki, no dlatego gracze są ustawieni nie tak jak należałoby. Pach i jeszcze pach i update pach. I teraz już jest wszystko w tym momencie na 100% według mojego widzimisię idealnie, no właśnie jest. Zanim rozpoczniemy to wszystko, jeszcze parę słów takich informacyjnych. Pisałem, czy tam do ludzi z Twitch TV, jak zauważyliście, macie możliwość wyboru pomiędzy ustawieniami 720p plus i 480p. Myślę, że to jest idealna sytuacja, że tak powinno być najlepiej. Mam nadzieję, że wam się to podoba, takie ustawienia. Naprawdę mam taką nadzieję. To jest raz, a dwa, napiszę też do nich, bo nowe tam ustawienia wprowadzają, że osoby, które mają średnio powyżej 200 osób na streamie, a tak się składa, że ja tak mam, to mogą dostać takie coś fajnego, że mniejsze będą lagi. Po prostu coś tam kombinują, nowe rzeczy z serwerami wprowadzają, ogólnie Twitch TV ma lepiej chodzić, bo czasami dosyć często lagowało. No i... Pam, 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 pam. Po raz kolejny baraki zostały ustawione w tym samym miejscu u Torzeina, najprawdopodobniej podleci i wyleci i wyląduje. Ten mech ładnie tutaj był, była ta różnica w ekonomii, ale to tak naprawdę to nie ekonomia zadecydowała o tym, jak to się wszystko skończyło. Po prostu zadecydowało to, że Torzein miał bardzo silną armię, owszem mógł ją kupić, ale miał też nadwyżki 1500 minerałów momentami. Jeden Rax Expand, dokładnie to samo u Torzeina. Pytanie jest teraz takie, co on dalej zagra? Czy zagra jakieś mass dropy? Co myślę, że nie wyjdzie na Stefano, z tego względu, że ten gracz jest naprawdę bardzo mocno ogarnięty i ciężko jest po prostu go zdropować i żeby to wszystko wyszło. Hadżerka skończyła się już robić aktualne wyniki, jak powiedziałem, 1-1. Jeżeli wygra teraz Torzein, to Stefano będzie się bardzo mocno zastanawiał, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego to się tak stało.
gdyż, no i widzicie, tak to jest, jak ja nie zakryję sobie teraz, sobie zakryłem, jak ja sobie nie zakryję czatu, to wtedy patrzę i tracę tok myślenia i zaczynam głupoty gadać, albo głupoty jak zawsze gadam. Chyba nie ma trzeciego mężczyzny, co się pytają gracze. Podwójne baraki do tego wszystkiego jest, nie podwójne, tutaj mamy baraki do tego faktorki, jak to zostanie zamienione, to zobaczymy. 4 heliony maksymalne, które będą chciały wjechać do środka. Udało się helionami Torzenowi bardzo ładnie zagrać. Czy heliony tak bardzo olbrzymich szkód nie zrobiły, ale co było ważne, ważne były te dwa banshee, które naprawdę mocno rozwaliły ekonomię przeciwnikowi. Trochę szkoda, że w tamtym meczu wcześniej Torzen nie zagrał, nie tyle wcześniej, co nie wbił się tymi helionami do bazy przeciwnikowi. Gdyby się wbił do tej bazy, no to wtedy i byłoby już chyba wcześniej pogrzeb, bo nie widzę szans, żeby dał radę Torzen się wybronić. Baraki chciał tutaj wylądować. Przepraszam, mało brakowało, abym sobie kichł. Baraki chciał wylądować, nie dał rady. Czy chciał wylądował, tylko nie dał rady wybudować Techlaba, więc jest Techlaba. Bardzo możliwe, że marudery zobaczymy, to byłoby ciekawe. Jest podwójna rafineria, do tego wszystkiego mamy jeszcze Starport. Co on tutaj kombinuje? Jest jeden medivac, więc będzie chyba drop helionami na bazę przeciwnika. Dobry drop nie jest zły, a my tutaj mamy ze strony Stefano. Mamy pierwszy roachet, tylko sytuacja jest taka, ile tych roachy będzie i czy dadzą one radę po prostu być wszędzie, gdzie powinny być. Heliony jadą na dół, tutaj jest jedna królowa, jeden spajny, to naprawdę wystarczy, tutaj się nie da przebić. Tu musiało być przynajmniej 6 tych helionów, żeby dał radę przebić się tak, żeby im się to opłaciło. Czwórka na razie czeka, czekamy na tego medivaka, jest medivak, czy zauważy go teraz Stefano? Nie, minimalnie go widzi, nie zauważy, widzi go Stefano w tym momencie i będzie szkolił swoją armię. Czy da radę, wyląduje już Torzeń, Stefano go zauważył, tak też jest, widzi. Mamy 4 zerlingi, teraz jak to wszystko się dalej potoczy, zaraz Roach wyskoczył, więc na tak się nie uda, proszę Państwa, 2. Tutaj 3 dronki zostały zabite, przypalone. Roachy już czekają, trzeba spróbować coś tutaj zrobić, wbić się gdzieś i teraz się wbił i już nic więcej nie wykombinuje. Próba teraz ucieczki, już nie ma co uciekać, wszystko zostanie za chwilę zabite. Kolejne heliony jednak zostały zrzucone. Torzen się nie przejmuje, przypala tą ekonomię przeciwnikowi, no wychodzi na tym lepiej niż Polt przeciwko Dimadze. Z tego względu, że przynajmniej coś udało mu się zabić. Co się udało zabić? 7 workerów. Nie jestem jednak w święcie przekonany, że 7 workerów za 16, za 6 helionów to nie jest dobra naprawdę wymiana. Jest Siege Tech i 3 Marinesów. Gdzieś tu bunker jest budowany. Bunker na czas się zrobi. Jest też pierwszy czołg. Czy zdąży jednak ten czołg rozstawić? Wydaje mi się, iż nie. Chyba, że Stefano się na chwilę zatrzyma. To jest jeszcze całe tutaj... Dajcie mi przypatrzeć. Jeszcze całe 10 sekund czasu StarCrafta. Czołg jest w dobrym miejscu. Potrzebny jest ten Siege Tech. Jak zbawienie tak naprawdę? Czołg ostrzeliwuje. Co się da? Kolejny bunker jest postawiony. SCV-ki ruszyły do ataku. One będą teraz naprawiać bunker. Czy da tą radę go utrzymać? Próbują. Czołg jest rozstawiony, Bane'y podchodzą, te Bane'y muszą być targetowane i zdjęte jak najszybciej, uciekają teraz SCV-ki. No i chyba się jednak przebije Stefano, jeszcze wrócił się tutaj do kolejnego bunkra, nie da rady jednak Stefano się przebić, będzie to zbyt duże ryzyko chyba dla niego. Potrzebny jest kolejny czołg, ten czołg ostrzeliwuje bardzo ładnie, ale potrzebny jest ktoś, kto zajmie się tymi roachami. Jeszcze metry, jeszcze 2, no i zostało to rozstawione, SCV-ki ruszają do przodu, czołg u góry atakuje, utrzyma on ten, utrzyma się! Ten atak Stefano nie da rady, musi się wycofać. Jak tam straty w harvesterach? Małe, 7-4. Tak naprawdę ten atak jest nieudany ze strony Stefano. Zobaczcie, jak to wygląda. Dochód 42-40. Jednostki stracone, więcej stracił Stefano. Jak to wybronił się w tym momencie Torzen, że stracił tak mało jednostek, tego ja nie wiem, ale to było po prostu piękna, idealna obrona ze strony tego gracza. Harvesterów, no sami zobaczcie, padło 4 harvestery, a armia zniszczona olbrzymia, 2700 minerałów. No i teraz Marinesy wylądowały, jest tu steampack, zostaną za chwilę naładowane, tu nie ma żadnej armii, może być wielka niespodzianka teraz. W tym momencie wpada sobie Torzen i rozwala ekonomię przeciwnika, próbuje ją rozwalić, królowa za chwilę zostanie zabita, tak też jest, królowa padnie, kolejny steampack, zostało coś stargetowane, tak, kolejny queen został stargetowany, teraz Torzen może się bez problemu tutaj panoszyć, robić co chce, 22 zerlingi za chwilę wyskoczą, no i nie wie Torzen co rozwalić, nie wie
tyle co tutaj zniszczyć. Powinien się zająć na razie. No widzimy, że Evolution Chamber za chwilę zostanie rozwalony. Nie ma tutaj już nic zbudowanego. Padnie Evolution Chamber, musi paść. Sargeluj to Evolution Chamber, Evolution Chamber! Po co tutaj coś innego Evolution? Dajesz. Ale Zong w tym momencie zaatakował nie to co trzeba. Evolution Chamber się utrzymało. Plus jeden do ataku będzie. Mamy w drodze Spire. Okrok Torzeń był od wielkiej niespodzianki, chociaż jeszcze może być. Chyba będzie się teraz przechodził do ataku. Są same Zerlingi, Centrifugal Flux, 3 Bane'y. W drodze jest Spire, idealny moment do zaatakowania dla Torzeina. Jeżeli czołgi zostaną dobrze rozstawione i zneutralizują po prostu te Zerlingi, Bane'ów jest za mało, nie ma mutalisków, które mogłyby zdejmować pojedyncze czołgi, które gdzieś tam by się schowały. Nie ma zbyt dużo jednak tych Marinesów. Marinesów aktualnie mamy tylko 17 na polu bitwy. Tu jest 8, 9, 10, 10, 12. I Siege Tech jest, będzie. Uwaga na te Bane'y. Bane'y, jeden czołg padł. Na razie tylko jeden czołg i teraz trzeba by się podnieść. Uwaga, krok do przodu, krok za kroczkiem. Trochę tak całą armią podchodzić, to nie do końca dobry zawsze pomysł. No i teraz próbuje Stefano coś zrobić. Podchodzi Bane, pięknie stargetowane. Well played i pro. Czy mi się wydaje, czy ja dobrze widzę? Good luck. Gratulujemy Torzeinowi. 2-1 dla tegoż gracza. Jaki teraz serwer?